Was serdecznie. Dziękujemy za pantomimę. Ja jestem Maria. Ja mam na imię Piotr. Ja mam 26 lat i przez 8 lat byłam w ruchu Czystych Serc. Czy ktoś wie, co to jest w ogóle ten ruch Czystych Serc? O, tutaj dużo... To pozdrawiamy wszystkich, którzy wiedzą. Nigdy nie mówiłam w takiej aranżacji na rynku. Dziękujemy za zaproszenie bardzo. Ja troszeczkę o sobie na początku. A więc, jak mówiłam, w Ruchu Czystych Serc jestem już 8 lat. Od miesiąca jestem w Ruchu Czystych Serc Małżeństw, dlatego że od miesiąca jesteśmy małżeństwem. Wychowywałam się w tym ruchu. Studiowałam w Warszawie. Ogólnie pochodzę z Wilna, z Litwy. Studiowałam w Warszawie zootechnikę na SGGW i na UKSW nauki o rodzinie. I na razie tyle. Ja mam również 25 lat, nie będę miał 26, tak moja żona. Niestety jestem młodszy o pół roku, co jest wielką skazą, w cudzysłowie. Ja w Ruchu Czystych Serc jestem od 2 lat, właśnie na rekolekcjach letnich, które odbywają się corocznie w Grudku nad Dunajcem. Miałem łaskę nawrócenia od Pana Boga. Wcześniej moja droga była bardzo kręta, zawiła, kamienista, ale właśnie trafiłem na te rekolekcje. Miałem okazję doświadczyć obecności Pana Boga, doświadczyć szczerej spowiedzi z całego życia. I od tego czasu moje życie nieustannie pnie się w górę w kierunku właśnie Boga. Ja miałam tą łaskę, że wychowałam się w domu katolickim, tak jak mój mąż. Natomiast wiara w moim domu jest bardziej taka nieżywa. Chodzimy w niedzielę do kościoła, ale nigdy się razem nie modliliśmy. Ja tego nie widziałam, nie widziałam tego przykładu od rodziców. I brakowało mi bardzo tego. I wszystko się tak naprawdę, przygoda moja z Bogiem zaczęła wówczas, gdy poszłam do liceum. Poszłam do liceum do Sióstr Niepokalanych w Szymanowie. I tam tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Tam wreszcie moja wiara nabrała takiego sensu, że ja zobaczyłam, że ja muszę się zdeklarować, że ja muszę podjąć decyzję i od tej decyzji zależy moje dalsze życie. I moja decyzja była taka, że powiedziałam Panu Bogu tak, że chcę z Nim iść pomimo wszystko. I od tamtego czasu zmieniło się moje życie bardzo, dlatego że stało się ono na pewno głębsze. Zaczęłam przeżywać naprawdę Boga takiego żywego. Nie stało się to niedzielne, jakby przeżywanie moje Chrystusa nie było tylko niedzielne, tylko ja chciałam Cię coraz bardziej pogłębiać. Siostry nawet na mnie krzyczały i mówiły: Maryśka, Ty nie zdasz matury, jeżeli Ty się nie zaczniesz uczyć. Ty zawsze jeździsz na te rekolekcje. Ile możesz jeździć na rekolekcje? A my cały czas z moją przyjaciółką wręcz uciekałyśmy. Czasami wyjeżdżaliśmy na takie wyjazdy właśnie warsztatowe, rekolekcyjne, dlatego że my chciałyśmy się tak bardzo napełniać. I zdałyśmy maturę, zdałyśmy dobrze maturę, dlatego że właśnie Pan Bóg pomógł i zdałyśmy maturę, dostałyśmy się na studia i to jest właśnie takie prowadzenie Boże było w moim życiu cały czas. Jakoś nie miałam tak jak mój mąż, że właśnie Pan Bóg dał mi tą łaskę cały czas trwania w czystości. Ja cały czas miałam w głębi serca takie przekonanie, że ja chcę być tą jedyną dla swojego męża zawsze, że ja chcę być tym prezentem dla niego i chcę mu ten prezent, którym jest moja czystość, ofiarować w dniu ślubu. I Pan Bóg mnie właśnie tak uchronił od tego, natomiast chcę powiedzieć, że nie było łatwo, że były chwile zwątpienia i w ogóle, bo świat dzisiaj dyktuje zupełnie co innego dla nas. Dyktuje, że czystość nie jest taka fajna, że czystość nie jest atrakcyjna, że seks jest świetny, a dla nas seks jest święty. I ja chcę Wam powiedzieć, że my chcemy właśnie, żeby to współżycie
my chcieliśmy, żeby to współżycie było piękne. Ale chcę wam powiedzieć, że było bardzo ciężko, dlatego że czasami to jest normalne, że dwoje młodych ludzi, młodych kocha się i chce być blisko siebie, natomiast wtedy Pan Bóg, ja dziękuję bardzo Panu Bogu każdego dnia, że postawił na mojej drodze Piotra, który był tak niezłamalny we swoich oczekiwaniach i we swoich postanowieniach i wartościach, że to on mnie prowadził. A więc dziewczyny, tu do was wszystkich, nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się wymagać od chłopaków, dlatego że im bardziej się od nich wymaga, tym oni bardziej nas kochają, tym oni bardziej dorastają do tego, do tych decyzji. I najgorsze, co można zrobić, jeżeli dziewczyna chce, żeby chłopak się z nią ożenił, to najgorsze, co można zrobić, to pójść z nim do łóżka. Dlatego, że on się nigdy wtedy z tobą nie ożeni. Dlatego, że on już będzie wszystko miał. Dlatego, że to jest obdarcie się z małżeństwa. I właśnie Piotrek w takich najcięższych chwilach dla mnie był dla mnie ostoją. Mam nadzieję, że ja dla niego też czasami byłam ostoją w jego ciężkich chwilach. Ale Pan Bóg nas bardzo mocno prowadził. Że ja chciałbym dotknąć jeszcze właśnie punktu zwrotnego mojego życia, tego nawrócenia na rekolekcjach, były takie dwa szczególne momenty właśnie, w których pamiętam, że był taki zwrot. Pierwszym momentem była rozmowa właśnie z jednym z prowadzących rekolekcji, który wiedząc, że chcę odjechać w trakcie, zadał mi krótkie i konkretne pytanie. Jeżeli dzisiaj byś umarł, byś miał wypadek samochodowy na przykład w drodze powrotnej do domu, to czy byś poszedł do piekła, czy do nieba? Jak sądzisz, jakie twoje życie było wcześniej, konfrontując je z przykazaniami, z nauczaniem Kościoła, gdzie byś poszedł dalej potem? No i tak jednoznacznie stwierdziłem, że raczej nikłe szanse miałbym na zbawienie. No i tak sobie właśnie uświadomiłem to, jak żyłem. Drugim momentem były właśnie konferencje na tych rekolekcjach, na których bardzo dużo było mówione właśnie o cudach, które działał Jezus, o cudach Bożych, między innymi o relikwiach chrześcijaństwa. Tutaj właśnie bardzo duży wpływ to również na mnie wywarło. Pan Jezus powiedział, że jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Kościół katolicki jest bardzo bogaty właśnie w relikwie dotyczące właśnie samego życia Pana Jezusa, Jego śmierci, jak całą turyński, czy chusta z Manopello, czy wiele innych, które są namacalnymi, no nie, niepodważalnymi dowodami na życie, na śmierć, na mękę Chrystusa. Jak właśnie, to jest tak, że ja jestem bardziej emocjonalna, jak to każdy mężczyzna, i do niego Pan Bóg musiał przemówić przez właśnie takie racjonalne rzeczy. Natomiast mi mówił prosto do serca. I właśnie moim takim czasem zatrzymania się był właśnie, jak mówiłam, Szymanów. Natomiast na co dzień, przez cały ten okres studiów, było to 5 lat, to Pan Bóg mnie pięknie też właśnie prowadził, kształtował moje serce. Poznaliśmy się z Piotrkiem ponad dwa lata temu. Poznaliśmy się na rekolekcjach dla animatorów Ruchu Czystych Serc. Poznaliśmy się właśnie w Częstochowie. Tam też zawarliśmy związek małżeński. Dlatego, że dla nas to było bardzo ważne przeżycie, że tam poznaliśmy się, tam się zakochaliśmy w sobie i tam wróciliśmy Maryi siebie zawierzyć. Mieliśmy ślub 30 sierpnia. Za jutro będzie miesiąc równy, przed cudownym obrazem. I poznaliśmy się i tak naprawdę tydzień później byliśmy już ze sobą. Chociaż pomimo to, że Piotrek pochodzi ze Śląska, a ja byłam wtedy w Warszawie. Ale dla nas to nie była jakaś tam wielka przeszkoda. I było tak, że po prostu przyjeżdżaliśmy do siebie, a Pan Bóg dał, że 2 tygodnie później jakoś Piotrek mnie zaprosił na pielgrzymkę do Włoch. To był do Włoch na
na audiencję do papieża i mieliśmy tą łaskę, żeby być właśnie przez całe 10 dni ze sobą, żeby się bardziej poznać i zwiedzić tak bardzo święte miejsca. I wtedy pamiętam, zawierzyliśmy siebie ojcu Pio i nasz związek i później nasze, teraz nasze już małżeństwo. Zawierzyliśmy i napisaliśmy właśnie mu list, że chcielibyśmy być, ja napisałam przynajmniej, że ja bym chciała, żeby Piotrek był moim mężem. A jeszcze a propos tego, jak się poznaliśmy, to było też takie niesamowite. Ja myślę, że to Pan Bóg to wszystko tak poprowadził. Ja się spóźniłam na te rekolekcje i było już po przedstawieniu się i był już czas kolacji właśnie przed mszą świętą i było tylko jedno wolne miejsce obok Piotrka. I jedyne wolne miejsce i ja tak przykucnęłam, a Piotrek był taki szarmanski, tak mi usługiwał cały czas, tak podawał to chleb, to masło, wszystko pytał i dla mnie to było takie, ja tak pomyślałam sobie w głębi serca, wow, jakby było fajnie, żeby to byłby mój mąż. Ale obok niego siedziała bardzo piękna dziewczyna, ja powiedziałam, bo na pewno jest jego dziewczyną, a to okazało się, że to była jego siostra. A więc chwała Panu. I właśnie tak Pan Bóg połączył nasze serca poprzez to, że my mieliśmy dość... Piotrek co prawda był świeżo nawrócony, ale on miał mocne fundamenty poprzez dom, w którym się wychował, poprzez rodziców, którzy mu przekazali piękne wartości. Chociaż Piotrek się troszeczkę zbuntował, ale miał to ziarko zasiane. I poprzez to, że mieliśmy tak mocne fundamenty, to nie musieliśmy w ogóle w niektórych kwestiach się dogadywać. Dla nas było oczywiste to, że idziemy na mszę świętą. Czasami Piotrek musiał mnie wyciągać, bo czasami mi się nie chciało przez lenistwo, ale Piotrek, ja czuję i dotychczas czuję, że to on jest tą oporą, że opoką i oporą dla mnie. I taką opoką, no bo Piotr, tak. I ja właśnie czuję, że to on czuwa nad naszym właśnie takim życiem, że ja właśnie dbam o ten dom, dbam o to, żeby on wracał i było co zjeść, było ciepło takie domowego, takie domowe ognisko. Natomiast Piotr jest ten, który daje mi wsparcie właśnie w Bogu. I często to mi brakuje siły, żeby na przykład stać na kolana i z nim się modlić, a to Piotrek stoi na kolanach i się modli za nas obydwu. I ja czasami dołączam na kolana. Modlimy się zawsze razem. Chcę wam powiedzieć, jaka jest ważna czystość i co nam dała czystość właśnie przedmałżeńska. I dlaczego dzisiaj świat mówi, że to jest tak niemożliwe? Dlatego, że ja uważam, że współżycie, że dzisiaj świat, dzisiaj szatan tak bardzo zawładną współżyciem, dlatego, że to jest bardzo ważna sfera naszego życia, bardzo piękna, bardzo wrażliwa. I szatan zbezcześcił tą sferę. Pokazuje ją jako coś wyuzdanego. Coś rozerotyzował to strasznie. A to jest coś pięknego, co może przeżywać tylko mężczyzna i kobieta połączeni z sakramentem małżeństwa. Dlatego, że to jest tak intymna sfera, która myślę, że tylko jedynie Bóg może tam wejść. Nie żaden inny człowiek, nie media. I ja dziękuję Bogu, że Pan Bóg dał mi tą łaskę, nam tą łaskę, żeby wytrwać. Niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Moje koleżanki na przykład, że one nie wytrwały, bo to jest niemożliwe. Tak, jest to niemożliwe bez pomocy Pana Boga. My codziennie mówiliśmy o modlitwę zawierzenia, w którym się zawierzyliśmy Panu Bogu i prosiliśmy o siłę wytrwania w czystości. Także, jak to ksiądz Mieczysław Piotrowski, redaktor naczelny Miłujcie się, powtarza, plan dnia, który jest bardzo ważny. My nie spędzaliśmy czas na przykład ze sobą tylko w łóżku, na przykład leżąc, oglądając filmy. Też oglądaliśmy filmy, ale staraliśmy się wychodzić do ludzi. Staraliśmy się, jeżeli Piotrek do mnie przyjeżdżał, to staraliśmy się, że nigdy nie śpimy w jednym łóżku. Nie było tak, że nie można, że nawet... Że jeżeli gdzieś jechaliśmy, chociaż było bardzo trudno, to staraliśmy się nawet nie dawać innym jakby takiego świadectwa, że my możemy na przykład zamówić jeden ten sam hotel, jeden ten sam pokój. I powiem wam, że to jest możliwe, jeżeli
ktoś chce współpracować z łaską Bożą, jeżeli kto chce sam dochować czystości, to jest prawie niemożliwe. I widzę wiele poranionych serc, wiele poranionych moich koleżanek, które w to weszły, tak? I później miały straszny z tym problem. Później są straszne zranienia. Człowiek się uzależnia od drugiego człowieka. I to nie jest po prostu sfera, która nas łączy, a która nas dzieli. I ja widzę, jak wiele moich koleżanek są poranione i na przykład teraz mi mówią, no Marysia, to będzie mój mąż, tak? Ja mówię, no i chwała Panu, że będzie twój mąż. Ale czy czujesz, że on, że on jest na tyle twoją podporą? Ona mówi, wiesz co, że nie czuję, że ja nie czuję się przy niebezpieczna i ja się nie dziwię, dlatego że jeżeli on nie potrafił jej uchronić przed samą sobą, to co będzie w małżeństwie? Czy on będzie ją potrafił uchronić? Czystość także obowiązuje małżonków. Ja widzę tutaj dużo ludzi, którzy już chyba są po zawarciu małżeństwa. Czystość także, bo my jesteśmy teraz w ruchu czystych serc małżeństw i czystość też nas obowiązuje. Czystość to nie jest tylko sfera seksualna. Niektórzy się często wydaje, że o, czystość, no to tylko sfera seksualna. Nie. To są czyste serce, pragnienia, myśli, uczucia, moje czyste sumienie, moje czyste oczy, jak ja patrzę na mężczyzn. To nie jest tak, że mężczyźni tylko źle patrzą na kobiety. Kobiety też często lubią patrzeć na inne kobiety, jak się ubrała, że wygląda lepiej ode mnie. To jest też czystość, to jest też czystość. I właśnie ruch czystych serc nauczył nas czystości w wielu jakby wymiarach. Czystość to jest droga, to nie jest stan. To nie jest stan, który my już osiągnęliśmy. Czystość to jest droga, którą ja podjęłam 8 lat temu i którą będę trwała do końca swojego życia. I ja będę szła tą drogą. Jeżeli Pan Bóg pomoże, to chcę kroczyć do końca swoich dni przy swoim mężu i po prostu trwać na tej drodze. Wtedy będziemy mówić, będzie dla nas sygnał, to możemy mówić. To ja jeszcze bym powiedziała, jakie są piękne owoce tego trwania właśnie w czystości. Oprócz tej, że na przykład niektórzy mówią, no dobrze Marysia, ale my musimy się sprawdzić przed ślubem. Nie musicie się sprawdzić. Ile razy miałam okazję sprawdzić Piotrka? Bardzo dużo. Właśnie na wycieczce, jak kiedyś wziął mnie na przykład w góry, żeby się ze mną zaręczyć. Natomiast ja byłam nieznośna. Całą drogę mu narzekałam. O wszystko mu robiłam po prostu wielkie pretensje, że się zatrzymał. Jak on mógł zdjąć, ja chcę już iść, a on chce się zatrzymać, by napić się wody. I właśnie ja wtedy sprawdziłam go, czy on jest wtedy dla mnie dobry, czy on się potrafił o mnie wtedy zatroszczyć, jak ja się wracałam na przykład i mi było zimno, czy on się zatroszczył o mnie, że ja na przykład miałam wodę, czy to jest dopasowanie się. Dopasowanie się psychiczne jest najważniejsze, duchowe, takie psychiczne. Natomiast dopasowanie się fizyczne, każdy mężczyzna idealnie pasuje do każdej kobiety. A więc to jest zupełnie nieważne. Dlatego, że i Pan Bóg daje łaskę. My bardzo często modlimy się przed pójściem spać. I modlimy się, żeby Pan Bóg dał nam łaskę takiej otwartości na siebie. Bo my mamy tu małą ściągę, żebym o niczym nie zapomniała, a więc ja tak tylko zerknę. Tutaj o konsekwencjach mówiłam. Są bardzo duże konsekwencje właśnie współżycia. To jest przede wszystkim, dziewczyny sobie nie zdają sprawy. Może dla mężczyzny to nie jest tak ważne, ale kobieta czuje się obdarta z czegoś. Kobieta czuje się, że jedna cząstka już jakby nie należy do niej. Ona jakby po prostu wcześniej została zabrana i my tak pokazujemy często tak obrazowo bardzo może, ale każdy z nas przed sakramentem małżeństwa jest takim jabłkiem.
i takim jabłkiem zielonym, żółtym, które jeszcze nie jest takie dojrzałe. Natomiast Pan Bóg w sakramencie małżeństwa daje nam taką łaskę, że cali stajemy się czerwoni. Cali stajemy się piękni, czerwoni i tacy dojrzali. Natomiast co się dzieje, jeżeli komuś dajemy swój właśnie dar, to jabłko, tak? Mężu, pozwolisz? Tą czystość, tak, ten dar, który, tak, masz ukryć, tak. No i co się dzieje? Możemy dać komuś ten prezent, ale on już nie będzie cały. Że ja chcę, żebyście zrozumieli mnie bardzo dobrze. Młode dziewczyny, nie będziecie już całe, młodzi chłopacy, nie będziecie już cali, nie będziecie już pięknym darem, jeżeli dacie, a daru nie można dawać w nieskończoność. Jakby jest coś takiego jak duchowe dziewictwo, o którym chcę powiedzieć zaraz, ale natomiast jest to bardzo ważne, żeby ten dar zachować w całości i dać go w całości później drugiej osobie, żeby ta druga osoba mogła się cieszyć z tym darem. I chcę też powiedzieć o bardzo ważnej kwestii, jakim jest duchowe właśnie dziewictwo. Jeżeli już nawet jesteś takim ogryzkiem, z którego prawie już nic nie zostało, to jest właśnie dobry Bóg, który daje nam coś takiego właśnie, jak łaskę powtórnego dziewictwa. Fizycznie już nigdy nie będziesz właśnie dziewicą i mężczyzna. Natomiast Pan Bóg daje właśnie odpuszczenie grzechów i daje nam całkowicie czystą kartkę i może z nas zrobić takie znowu czerwone jabłko, jeżeli będziemy o siebie dbać. I właśnie my byliśmy takimi czerwonymi jabłkami przed sakramentem małżeństwa, dlatego że Pan Bóg nas właśnie uzdolnił i dał nam wszystkie potrzebne łaski, żebyśmy byli dla siebie darem. I uwierzcie, że o wiele, wiele, wiele lepiej jest zaczekać do ślubu, dlatego że niech ta noc, noc właśnie poślubna tak zwana, będzie wyczekanym świętem. My naprawdę na to czekaliśmy. My naprawdę na to czekaliśmy i mogliśmy sobie o niej marzyć, mogliśmy sobie ją zaplanować. To nie było w pośpiechu, nie było w strachu przed ciążą, nie było to w jakimś takim, że on mnie zostawi, bo nigdy nie masz pewności, że cię poślubicie. Nigdy. I tak chyba będziemy powoli kończyć, tylko chcemy do was, starsi troszeczkę ludzie, powiedzieć, żebyście zachęcali młodych ludzi, naprawdę zachęcali żyć i wymagać od siebie. Wymagać od siebie, dlatego że to, co kosztuje, to też ma wartość. To właśnie to ma wartość. To, co nie kosztuje od nas wysiłku, to nie ma wartości. Dlatego, że ja zawsze to sobie powtarzałam, że wtedy właśnie im większa jest walka, tym większe jest zwycięstwo. I młodzi ludzie rezygnują często z walki, dlatego że nie chce im się, są leniwi. I jeżeli my nie będziemy wymagać od nich, to oni będą leniwi. Natomiast jeżeli będziemy od nich wymagać i od siebie wymagać, to ludzie naprawdę pójdą za tym. I dlatego, że czystość jest bardzo atrakcyjna. Jest niesamowicie dająca siłę, radość i powodująca, że człowiek chce żyć jakby dla innej osoby i się chce obdarowywać. I zastanówcie się, ostatnie takie pytanie na koniec. Zadajcie sobie pytanie, tak jak Jan Paweł II zadawał to pytanie. Czy macie swoje to Westerplatte, którego chcecie bronić? My znaleźliśmy swoje Westerplatte. My go obroniliśmy. I czy wy chcecie mieć takie swoje Westerplatte? Czy wy chcecie zarażać młodych ludzi? Dlatego, że to od was zależy i my wiemy, że to od nas zależy, jakie będą nasze dzieci. I to od nas, od naszego przykładu zależy, jakie ziarko będzie zasiane. Chwała Panu. Chwała Panu.